Dzień dobry Państwu, Emil Łowodziński, Biuro Maklerskie PKO BP. Miło mi, że dzisiaj mogę się tutaj podzielić swoją wiedzą i paroma ciekawymi, myślę, spostrzeżeniami. Proszę Państwa, ja w Biuro Maklerskim PKO BP zajmuję się doradztwem inwestycyjnym, więc no jakby te wszystkie rzeczy, o których będę mówił, to jest coś, co absolutnie na co dzień jakby stosujemy. I to wszystko są rzeczy, bym powiedział, takie no, dość mocno praktyczne, w związku z czym tutaj to nie będzie, nie będzie wykład teoretyczny, a raczej taki w stronę, żeby coś z tego konkretnego wynieść. I teraz tak, zacznę w ogóle od czegoś takiego, z czym pewnie Państwo się być może już w internecie gdzieś spotkaliście, czyli taki bardzo prosty diagram cyklu aktywów, czy cyklu gospodarczego powiązanego z cyklem aktywów finansowych czyli takie kółeczko, tak, gdzie z jednej strony mamy tempo wzrostu PKB, a z drugiej strony mamy tempo wzrostu bądź spadku, czasami inflacji. I teraz tak, to co jest tak naprawdę istotne, no jakby cała i gospodarka, a w kontekście jako skutek też instrumenty finansowe, jakby to, to wszystko, one się poruszają w cyklach. I to jest taki najbardziej chyba uproszczony, bym powiedział, schemat takiego podstawowego cyklu, czyli no gdzieś idziemy od tego maksimum tempa PKB, czyli wtedy, kiedy mamy gospodarkę najbardziej rozpędzoną i mamy i dużą... Konsumpcję i bardzo dobrze przemysł sobie radzi i dużo inwestycji, no jakby takie naprawdę sielankowy bym powiedział taki obraz, no ale ten obraz w konsekwencji gdzieś zwykle powoduje wzrost inflacji, prędzej czy później. No i jak nam tutaj ta inflacja rośnie, no to teraz tak, no, nie, nie można PKB w nieskończoność, jakby bardzo ono, znaczy w nieskończoność nie może PKB bardzo silnie rosnąć, więc siłą rzeczy po tym punkcie maksymalnym ono powolutku będzie coraz, będzie wzrost, ale coraz wolniejszy, a jednocześnie inflacja będzie przyspieszać. I jakby to jest taki moment, kiedy mamy zwalniające PKB, a rosnącą inflację. A znowu, jak mamy rosnącą inflację, no to tak naprawdę banki centralne y, zwykle na to powinny albo wręcz muszą reagować. Y, no a reagują w sposób najprostszy, taki, który mają dostępny, czyli podwyższając stopy procentowe. Y, y, I dlatego tutaj, y, 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 jakby w tej, w tej ćwiartce, mamy tu gdzieś. W którymś momencie mamy początek podwyżek stóp procentowych. Oczywiście to inflację od razu nie zatrzymuje, ona sobie jeszcze rośnie, po czym osiąga się jakiś punkt maksymalny. W międzyczasie oczywiście mamy serię podwyżek, które powoli, ale jednak chłodzą gospodarkę, czy przede wszystkim konsumpcję tak naprawdę, ale również na przykład wydatki inwestycyjne. No i mamy ten punkt maksymalnej, maksymalnej inflacji. I co się dzieje w kolejnej ćwiartce? No inflacja nam zaczyna spadać, znaczy spadać, w sensie inflacja jest, ale ona jest troszkę mniejsza niż wcześniej. No a tempo PKB cały czas nam spada. To jest jakby w tej ćwiartce, zwłaszcza na początku, zwykle jeszcze podwyżki stóp procentowych mogą się zdarzyć, no a później przechodzimy w taki tryb raczej oczekiwania. Tak? Czyli te, te stopy procentowe, które gdzieś tam są na jakimś podwyż... po podwyżkach, na jakimś poziomie, one zwykle na tym poziomie jakiś czas się utrzymują, zanim dopiero dochodzi do, do jakichś pierwszych obniżek. W międzyczasie to PKB schodzi nam do poziomu minimalnego w danym, w danym cyklu. No i tak naprawdę zaczynamy odwrót, tak? Czyli PKB po osiągnięciu minimum zaczyna nam powolutku Rosnąć, a inflacja dalej nam spada, czyli tu jesteśmy w tej ćwiartce. No a jeśli mamy tak, że PKB zaczyna nam powolutku odbijać, a inflacja wyraźnie już, bo tutaj zwykle wyraźnie ona spada, no to z kolei banki centralne zwykle w tym momencie obniżają stopy procentowe, co jakby dodatkowo pobudza gospodarkę. No, w międzyczasie inflacja osiągnęła gdzieś tam poziom minimalny, a PKB się stopniowo podnosi i wracamy jakby do naszego punktu wyjścia. I to jest taki najprostszy schemat yy, cyklu, no, powiedzmy, gospodarczego. Yy, I teraz co, co jest, proszę Państwa, charakterystyczne? No to, że jakby w tej połówce, tak, czyli między maksimum PKB a minimum PKB, czyli w momencie, kiedy inflacja rośnie i ona jest wysoka, nawet jeśli już spada, ale jest dalej wysoka, to to jest generalnie moment, kiedy mamy rosnące bądź wysokie stopy procentowe. I to powoduje szereg konsekwencji dla poszczególnych aktywów finansowych, o których na kolejnym slajdzie zaraz powiem. No a z kolei ta druga połówka, no to jest sytuacja dokładnie odwrotna, tak? Czyli mamy spadające niskie stopy procentowe, co też rzutuje na poszczególne instrumenty. No i teraz proszę państwa, jak to się przekłada na instrumenty finansowe? No przekłada się tak, że że w tej, w tej połówce, kiedy mamy rosnącą inflację, czy zwłaszcza rosnące stopy procentowe, to to jest połówka, gdzie my przede wszystkim powinniśmy szukać yy, tak naprawdę ochrony. Bo o ile tutaj, czyli przy tym maksimum PKB i, i powoli rosnącej inflacji, czy rozpędzające się, o, o ile tutaj jakby mm, instrumenty agresywne w postaci na przykład akcji jeszcze potrafią sobie na początku zwłaszcza bardzo dobrze radzić, o tyle już później, kiedy ta inflacja jest wysoka i kiedy te podwyżki procentowych są mocne, no to już, że tak powiem, jest tym bardzo, bardzo różnie. Więc zasadniczo to jest raczej taki, raczej taka połówka, gdzie powinniśmy szukać ochrony. Tak? No co to znaczy? To oznacza, że jakby w w, w tym momencie powinniśmy pewnie trochę zredukować y, y, część taką agresywną w portfelu, czyli część akcyjną, y, a raczej zwiększyć część, taką, bym powiedział, no w cudzysłowie bezpieczną, czyli albo w postaci gotówki, albo w postaci obligacji y, y, różnych, a czas na ryzyko to jest ta dolna połówka, tak? czyli kiedy, kiedy PKB zaczyna odbijać, kiedy inflacja dalej nam spada, kiedy nam spadają stopy procentowe. To, to jest dobry czas na, na instrumenty takie właśnie bardziej mm, agresywne. Przy czym proszę Państwa tak, znowu, to, to jest jakby oczywiście takie bardzo ogólne i bardzo schematyczne postawienie sprawy, które jeśli ktoś nie ma czasu i po prostu chciałby się mm, jakby zastanowić, gdzie jesteśmy, to to bardzo pomaga. No oczywiście im dalej będziemy wchodzić w szczegóły, tym więcej nam się pojawi różnego rodzaju możliwości bądź czasami wątpliwości, no i dla przykładu, tak, w tej ćwiartce, kiedy mamy rosnące stopy procentowe, bardzo dobrze zachowują się obligacje zmiennokuponowe, tak? No bo te zmienne kupony zwykle są oparte o jeśli mówimy o rynku polskim na przykład o WIBOR, no a przy rosnących stopach procentowych WIBOR też rośnie, więc tu na przykład w tej ćwiartce obligacje zmiennokuponowe bardzo się dobrze zachowują, a z kolei bardzo słabo zachowują się obligacje o stałym oprocentowaniu. Więc to jest tak, że tutaj, nawet jeśli mówimy, że chcemy mieć większą ochronę, czyli na przykład część dłużną, to bardzo ważne jest, żeby też wiedzieć, które obligacje będą w tej ćwiartce dobre, a które nie. Z kolei tutaj, kiedy mamy już wysokie stopy procentowe, jesteśmy pewnie po szczycie podwyżek stóp procentowych i mamy już powoli obniżającą się inflację no to tu bardzo, bardzo dobrze zaczynają się zachowywać obligacje stałokuponowe. Tak? Obligacje zmiennokuponowe cały czas są dobre, bo stopy procentowe są wysokie. Natomiast ponieważ tu gdzieś pewnie zacznie się proces obniżeć stóp procentowych, no to te zmiennoprocentowe obligacje troszeczkę lekko będą tracić na atrakcyjności w porównaniu do obligacji stałokuponowych. Proszę Państwa, ja tu specjalnie dałem na pierwszym miejscu gotówkę jeszcze, bo to jest taka uwaga, że, że jakby, to, jakby ta połówka jest czasami z punktu widzenia takiego, bym powiedział, psychologicznego, bardzo trudna dla części osób, tak? Bo ktoś ma na przykład oszczędności, ileś tam środków na koncie, no, ok. Lokata daje ileś, inflacja zwykle jest dużo wyższa niż ta lokata, i pojawia się taki, bym powiedział, przymus, że ojeju, jeju, ja muszę zrobić coś z tymi środkami, no bo przecież one mi nie pracują, nie pokrywają inflacji. No ale proszę Państwa, jakby ta połówka cyklu to nie jest dobry moment na to, żeby robić jakiekolwiek gwałtowne ruchy ze swoimi środkami i paradoksalnie. Ta połówka to jest dobry moment, żeby tą gotówkę, którą mamy. Oczywiście możemy ją po części wykorzystać na zakup obligacji takich czy innych, ale dobrze jest w tym momencie właśnie mieć tą gotówkę, nawet jeśli ona przejściowo no nie zarobi nam nic, czyli teoretycznie z punktu widzenia inflacji na tym trochę stracimy. Ale proszę Państwa, jak tu mamy tą gotówkę zgromadzoną i przychodzimy do tej dolnej połówki. No to tu mamy z czego w tym momencie inwestować, tak? A jeśli tu gdzieś poczynimy jakieś inwestycje i tej gotówki będziemy mieli, że tak powiem, zero albo mało, to jak się nam rozpocznie super okres dla aktywów ryzykownych, na których w dłuższym terminie można najwięcej i najlepiej zarobić, to się może okazać, że nie mamy z czego, tak? Tych przecenionych na przykład spółek y, y, kupować, tak? W związku z czym tu taka uwaga, że jakby i to taka obserwacja z, z, z praktyki, z, zwłaszcza z zeszłego roku. Tak, kiedy no ja mogę powiedzieć, że, że jak rozmawiałem z klientami, to, to, to część osób po prostu ta gotówka leżąca na rachunku wręcz parzyła. Tak, że muszę coś z tym zrobić, bo, bo to musi pracować. No, no nie, no czasami trzeba przeczekać te, te, te parę, parę miesięcy i, i dopiero potem tą gotówkę bardzo jakby sensownie za, zainwestować. No a proszę Państwa, tutaj ta dolna połowa. Czyli wtedy, kiedy mamy obniżki stóp procentowych, PKB nam odbija, czyli taki ogólny obraz gospodarczy bardzo się polepsza, no to to jest bardzo dobry czas dla aktywów ryzykownych, tak, akcji. Ja tu oczywiście nie wchodzę, czy ktoś będzie kupował bezpośrednio spółki, czy będzie kupował jakieś fundusze, czy, czy ETF-y. To już jakby wybór konkretnego rodzaju instrumentu jest rzeczą w tym momencie, moim zdaniem, drugorzędną. Bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, która klasa aktywów w danym momencie jest jakby. Atrakcyjna, tak, czy na którą przede wszystkim należałoby, należałoby patrzeć. No i proszę Państwa, z tego punktu widzenia. Jeśli dzisiaj sobie mielibyśmy odpowiedzieć, gdzie my jesteśmy, w, w którym punkcie, no to proszę Państwa, no, maksimum inflacji mamy za nami, tak? To, to już widać. Więc jesteśmy gdzieś w tej ćwiartce pewnie, dlatego że PKB też nam spada, a nie rośnie więc jesteśmy gdzieś w tej ćwiartce. No oczywiście można się jakby zastanawiać i nie mamy jednoznacznej odpowiedzi czy jesteśmy bardziej tu, czy jesteśmy bardziej może tu. Natomiast jesteśmy w tej ćwiartce, czyli Hmm, czyli, czyli jeszcze gotówka, jeszcze obligacje stałokuponowe, chociaż obligacje stałokuponowe też trzeba sobie powiedzieć, że od początku roku dość dobrze się zachowały, hmm, więc tutaj hmm, no to, to była dobra inwestycja. Obligacje zmiennokuponowe cały czas też hmm, atrakcyjne, natomiast hmm, to, co moim zdaniem jest hmm, jakby o czym trzeba pamiętać, że hmm, no generalnie robi się coraz lepszy, hmm, coraz lepszy moment hmm, w kontekście hmm, instrumentów ryzykownych, czyli i akcji. Oczywiście od początku roku i tak akcje zachowały się bardzo dobrze i to jest troszkę niespodzianka, pewnie, bo to jakby zachowanie akcji w, w tym roku naprawdę bardzo, bardzo dobre. No, ale patrząc z punktu widzenia całego takiego cyklu, no to ewidentnie idziemy w stronę, kiedy właśnie to, to akcje, to te instrumenty ryzykowne na nie przede wszystkim trzeba będzie zwracać uwagę. Okay. Teraz tak, druga rzecz, na którą chcę, y, chcę zwrócić uwagę, że tak jak powiedziałem, że rynek porusza się w cyklu, tak? Mamy cykl gospodarczy, mamy cykl y, aktywów finansowych. Y, tak samo trochę jest z poszczególnymi y, jakby rodzajami aktywów. No, nie jest tak, że jakby, da, jakby jeden rodzaj aktywów jest zawsze najlepszy czy zawsze najgorszy. I to proszę Państwa tutaj pozwoleniem sobie skorzystać z y, y, tego, co robi... Y, ze strony QNews.pl. Oni robią takie bardzo fajne zestawienie, co jakiś czas aktualizują, jak się zachowują w poszczególnych latach różne klasy aktywów. Tak? I, I proszę Państwa, jakby to, to jakby cyferki sobie Państwo oczywiście później na spokojnie możecie popatrzeć. To, to nie o to chodzi. Mi chodzi bardziej o to, żeby, żeby zobaczyć, że na przykład tak? jeśli. Jeśli, nie wiem, w 2018 najlepszą inwestycją z punktu widzenia polskiego inwestora była inwestycja w dolara, czyli zakup dolara amerykańskiego, no to popatrzcie Państwo, że już w kolejnym roku, czy nawet jeszcze w kolejnym roku, to już wcale nie była najlepsza inwestycja, tak? Jeśli, nie wiem, w 2017 najwyższą stopę zwrotu dały rynki wschodzące, tak? No to już w kolejnym roku były na ostatnim miejscu, tak? Teraz to, że coś jest na ostatnim miejscu, to też może Państwa, nie znaczy, że to będzie strata, tak? Bo, bo czasami widać tak jak nie wiem, w 2019 że ostatnie miejsce to i tak jest jakiś tam, co prawda, śladowy, ale jednak zysk, tak? Więc to, to, że coś jest na ostatnim miejscu, nie znaczy, że jest strata, chociaż często zwykle tak jest, ale oczywiście nie, nie zawsze. I jakby morał z tego, jak Państwo popatrzycie, jest taki, że po prostu te poszczególne aktywa. One też się z roku na rok zamieniają miejscami, jeśli chodzi o to, co wypada najlepiej, co najgorzej. I o tym trzeba pamiętać, tak? O tym trzeba pamiętać, że po prostu no, nie ma czegoś takiego, że jak Państwo dzisiaj sobie umyślicie, że nie wiem, najlepsze. To jest inwestycja, nie wiem, w akcje polskie, tak? Albo nie wiem, że dolar w zeszłym roku był taki super, no to koniecznie muszę wszystko kupić, za wszystko kupić dolara. No nie, no tak jakby absolutnie nie możemy postępować. I myślę, że ta tabelka no, dość dobitnie pokazuje, tak? Że zwłaszcza coś, co było w danym roku najlepsze. Rzadko kiedy w kolejnym roku też jest najlepsze. Tak? To taka, taka przewrotna natura rynku finansowego. Jaki z tego też jest morał taki długoterminowy? No długoterminowy morał, proszę Państwa, jest taki, że należy mieć po prostu różne rzeczy w portfelu. Czyli portfel należy mieć absolutnie zdywersyfikowany, i generalnie mieć w nim po prostu różne rzeczy. Tak? W takim naprawdę dobrym, długoterminowym portfelu jest miejsce na wszystko: tak? i na akcje polskie, i na akcje zagraniczne, i na część obligacyjną, i pewnie właśnie trochę na jakąś walutę, czy, czy, czyli na przykład dolara. To wszystko w takim portfelu długoterminowym absolutnie powinno się znaleźć. I oczywiście możemy tylko dyskutować w danym momencie, jaka ma być proporcja tak, pomiędzy tymi poszczególnymi rzeczami, natomiast to niestety już jest rzecz bardzo, bardzo indywidualna. W zależności od tego, jakiej wielkości to jest portfel, jaką kto ma tolerancję na ryzyko, jaka jest perspektywa czasowa tego portfela, czy to jest portfel na 5 lat, czy na 25 lat. Hmm, więc to tu naprawdę szereg, szereg różnych rzeczy tutaj już wchodzi w rachubę, więc ja nie jestem w stanie podać jakby optymalnego e, podziału. Natomiast zwracam uwagę na tą taką mm, zmienność po prostu rynkową mm, i żeby w miarę możliwości starać się o tym po prostu pamiętać, tak? I y, też pamiętajcie Państwo, że coś, co w ostatnim roku było najlepsze, no mówię, rzadko kiedy w kolejnym również będzie najlepsze, tak? To cały czas może być dobre, no bo popatrzmy na przykład tutaj, tak? No, w 2019 najlepszy, najlepiej y, było zainwestować na rynku amerykańskim. W 2020 rynek amerykański był na trzeciej pozycji, tak? Czyli nie był najlepszy, ale i tak wypadł całkiem dobrze, tak? Y, y, więc no, po prostu taka natura y, rynku. I proszę Państwa, to samo dotyczy krajowych, krajowych indeksów, tak? Czyli znowu, jakby tu patrzyliśmy przez pryzmat poszczególnych aktywów tak bardziej globalnie, a jeśli popatrzymy na przykład w kontekście rynku polskiego na spółki duże, małe i średnie, to tutaj dokładnie ta sama zasada działa, tak? Czyli w jednym roku, czy, czy w jednych dwóch latach, bo to widać, że akurat w przypadku polskiego rynku to tak trochę czasami chodzi parami, czy no, trójkami czasami nawet. Dany indeks jest, jest najlepszy, ale w kolejnych latach już wcale najlepszy być nie musi. Więc dokładnie ta sama zasada i dokładnie to samo, jeśli budujecie na przykład Państwo portfel złożony z akcji polskich, no to trzeba też moim zdaniem go absolutnie zdywersyfikować, tak? Czyli i mieć ekspozycje na spółki duże, i mieć ekspozycje na spółki małe. I tylko można ewentualnie znowu zastanawiać się nad proporcją i ewentualnie te proporcje po prostu zmieniać z roku na rok, w zależności od tego, jakby czego, czego oczekujemy w kolejnym, w kolejnym okresie. Dobra, a propos jeszcze tej zmienności, proszę Państwa. To jest, to jest rentowność poszczególnych wybranych oczywiście aktywów w 2022 roku w Stanach Zjednoczonych, tak? czyli mamy na niebiesko SP. 500, tu mamy złoto, tu mamy inflację, obligacje stałokuponowe i nieruchomości. No i proszę Państwa w 2022 roku, kiedy zwłaszcza pod koniec 22 roku, kiedy ta inflacja była na poziomach bardzo wysokich i w Stanach, no to w drugiej połowie zeszłego roku osiągnęła szczyt, w innych krajach no to dopiero w późniejszych miesiącach, no to takim, takim głównym motywem było to, że jak ochronić się przed inflacją, w sensie w co zainwestować teraz, żeby ochronić się przed inflacją? No proszę Państwa, no 2022 rok dość jasno pokazał, że w zasadzie przed inflacją to przynajmniej w Stanach tylko nieruchomości mogły ochronić, i to też oczywiście pod warunkiem, że były kupione nie w połowie zeszłego roku, tylko gdzieś tam co najmniej, pewnie rok wcześniej. I tylko to. No, bo nic innego tak naprawdę, tak? Nie, nie, nie było w stanie nas przed inflacją ochronić. Co nie, tylko to jest oczywiście, jeśli patrzymy w konkretnym roku. Jeśli, jeśli popatrzycie Państwo już na, już na przykład na pierwszą połowę tego roku, no to zobaczmy, że tutaj w kontekście inflacji, która nadal cały czas jest, jak na stanek, powiedzmy, wysoka, ale już widać, że w tym roku inflacje zdecydowanie pobijają i akcje. I chociażby złoto i dalej nieruchomości, tak? No obligacje niestety na razie nie. Jeśli proszę Państwa wydłużymy ten horyzont czasowy, czyli zrobimy sobie horyzont pięcioletni, to popatrzcie Państwo, że w horyzoncie pięcioletnim tą naszą inflację, która jest w kolorze czerwonym, już biją, Trzy aktywa, tak? czyli bije SP 500, bije złoto i biją nieruchomości. Tak? No jedynym instrumentem, który nie, w tym okresie nie pobije, to są obligacje, bo obligacje faktycznie zeszły rok i ten rok mają bardzo yy, trudny i to jest taki trochę ewenement, że tak powiem, yy, rynkowy, yy, ale popatrzcie Państwo, że wraz z wydłużeniem horyzontu już coraz łatwiej jest nam tą inflację pobijać. A jeśli sobie na przykład wydłużymy do horyzontu już no, naprawdę długiego, tak, czyli ponad 20-letniego, no to znowu, tak, no to, to widać, że tą inflację spokojnie możemy pobijać i to w sposób taki, bym powiedział, bardzo, bardzo y, znaczący. Przy czym, proszę Państwa, y, właśnie, jeśli w, w kontekście inflacji, tak, jeśli ktoś ma cel, że jego środki mają pobijać inflację, no to warunek jest jeden. Trzeba na to patrzeć w perspektywie długoterminowej, tak? czyli nie jednego roku, tylko co najmniej pięciu lat, bo tylko wtedy faktycznie ma szansę to zadziałać, bo historycznie rzecz biorąc instrumentem, który najlepiej yy, pobija inflację to są akcje. Przy czym, żeby to miało sens i żeby to wyszło, i żeby to było widać w Państwa portfelach, no to generalnie mm, musi być tak, że ten horyzont musi być odpowiednio długi. Mm, to, to jest po pierwsze, czyli, czyli co najmniej minimum kilka lat, to, to, to po pierwsze. No i po drugie, niestety, tak jeśli chcemy mieć wyraźnie pobitą inflację, no to musimy się niestety zgodzić na większe ryzyko, tak? No bo jeśli mamy ją bić w postaci. Yy, Jakieś jest ekspozycji na akcje, no to akcje są instrumentem jednak dość mocno zmiennym i to też ten wykres tutaj pokazuje, tak no ten kolor niebieski to jest SP500. No i widzicie Państwo, tak, że oczywiście on przez większość czasu jest dodatni, tak, czyli przez większość poszczególnych lat kalendarzowych. My jesteśmy na plusie, jeśli inwestujemy w SP500, no ale niestety co jakiś czas mamy momenty, że tak powiem, no, czy, czy besy, czy jakiegoś krótkoterminowego załamania, gdzie niestety te nasze akcje tracą. I jakby, żeby, żeby, jakby warunek jest taki, że, okej, okay, pomimo nawet tych spadków, widać, że my tą inflację w długim terminie absolutnie y, pobijamy. Natomiast warunek jest taki, żeby tych spadków się nie bać. Tak? To znaczy, żeby nie było tak, że w tym najgorszym momencie, tak, my po prostu na przykład się poddajemy i wychodzimy z akcji, no bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Tak? Y, jeżeli ktoś ma oczywiście czas i chęć y, na, na próbę, jakby. Y, łapania tych tak zwanych górek i dołków to oczywiście może próbować, chociaż nie ukrywam moje nastawienie bazujące na jakby doświadczeniu i na wynikach funduszy inwestycyjnych plus różnego rodzaju opracowaniach naukowych no raczej mówi, że to łapanie dołków i górek to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa i to się w zasadzie w długim terminie nie udaje. To są jakieś takie zupełnie pojedyncze wyjątki, i to też bardzo, bardzo specyficzne, gdzie zwykle taki zwykły inwestor raczej no, małe ma szansę żeby takie wyniki powtórzyć. No i proszę Państwa, biorąc to pod uwagę, to taki morał przewodnik, który jakby w tej prezentacji dzisiaj chcę po powiedzieć, że nasz portfel, jakikolwiek on nie będzie, czy on będzie duży, czy on będzie mały, to on powinien być absolutnie zdywersyfikowany, czyli powinniśmy mieć naprawdę różne w nim rzeczy. I oczywiście podstawowa dywersyfikacja, czyli według klas aktywów. Takie najbardziej klasyczne to są oczywiście akcje, obligacje, nieruchomości, do tego możemy oczywiście dołożyć walutę, możemy dołożyć inne rzeczy, tak? Możemy dołożyć złoto, możemy dołożyć jakieś inne surowce. Typu, nie wiem, jakąś ropę, mieć albo jakieś surowce żywnościowe. No, był, była modaż, tak powiem, duża na kryptowaluty. Teraz to trochę, trochę się schłodziło, tak, no, ale też niektórzy to traktują jako taki, taki inny, alternatywny rodzaj aktywa. No i różne inne rzeczy można też, oczywiście jakieś takie już bardziej niszowe, znaleźć. Ważne jest oczywiście to, żeby jakby w tym portfelu mieć różne rzeczy. I oczywiście, żeby to też było dopasowane do jakby państwa i charakteru, i jakby sytuacji. No, bo oczywiście, będą osoby, które, które będą chciały, żeby trzon portfela to były nieruchomości, bo na przykład czują się z tym najlepiej, najpewniej i nie ma problemu, ale nawet one jednak część portfela powinny mieć w innych aktywach. Chociażby dlatego, że nieruchomości są mało płynne, tak? I jeżeli byśmy na przykład potrzebowali płynności, no to sprzedaż przymusowa, szybka nieruchomości, to wiadomo, że to nie jest dobry pomysł. Więc z drugiej strony, jeżeli nie wiem, ktoś kocha akcje i, i, i chce mieć akcje, OK, ale niech trochę sobie dobierze też tych innych aktywów, bo to mu na przykład zmniejszy zmienność całego portfela. Więc to już rzecz taka dość mocno, dość mocno indywidualna. I jak już będziemy mieli wybrane te klasy aktywów, no to w ramach danej klasy aktywów też absolutnie proponuję, żeby mieć tą dywersyfikację, bo to też bardzo będzie nam rzutowało na te nasze osiągane stopy zwrotu. Proszę Państwa, i tu znowu kilka takich przykładów, tak? To jest, to jest przykład z Polski, akurat, tak? Czyli tak, mamy, mamy inflację i mamy dwie obligacje. Skarbowe, obie, obie to są obligacje skarbowe, przy czym tak, to jest COI, czyli, czyli ta, ta taka ciemniejsza tutaj linia, tak, to jest obligacja detaliczna Skarbu Państwa czteroletnia indeksowana inflacją, a ten taki jaśniejszy kolor tutaj to jest obligacja skarbowa stałokuponowa, Hmm, też, też oczywiście no, jakby skarbowa, więc te, teoretycznie można powiedzieć bardzo podobny instrument, bo jedno i drugie to jest obligacja skarbowa, tak, no ale różnica między nimi jest diametralna. Tak? Dlatego, że to jest obligacja stałokuponowa notowana na rynku, a to jest obligacja detaliczna, indeksowana inflacją nienotowana na rynku. No i jakbyśmy sobie popatrzyli to było robione gdzieś tam na początek sierpnia, takie zestawienie, no to proszę Państwa, powiedzmy od momentu, kiedy się zaczęła ta taka rosnąca gdzieś inflacja, no to popatrzcie Państwo, tak, że na jednej obligacji byśmy absolutnie zarobili, tak, a na drugiej obligacji niestety byśmy w tym okresie akurat stracili. Oczywiście to jest jakby pod warunkiem, że w cudzysłowie w tym momencie jakby kończymy naszą inwestycję, tak? dlatego że um, jeśli tą obligację skarbową, y, tą stałokuponową będziemy trzymać do momentu wykupu, no to oczywiście ta nasza strata nie będzie 22%, tylko my pewnie y, w zależności po ile kupowaliśmy taką obligację, tak? jeśli kupowaliśmy tutaj po 100 i potrzymamy ją do samego końca, no to, no to te 100 y, absolutnie powinniśmy dostać, czyli straty nie będzie. Y, no ale, y, ale też trzeba powiedzieć, że po prostu są takie okresy, kiedy... Nawet instrumenty z tej samej grupy po prostu zachowują się bardzo różnie, bo mają różną charakterystykę. To samo, proszę Państwa, jeśli chodzi na przykład o y, akcje. Tak? No, popatrzcie Państwo, to jest horyzont 10-letni. 10 akcje y, na, w tym kolorze takim pomarańczowym, czyli SP 500. Y, kolor niebieski, WIG y, 20, Total Return. Y, no i proszę Państwa, w tym okresie ewidentnie widać, że. Y, jeśli ktoś chciał inwestować w akcje, to OK. W tym horyzoncie no, i na jednym, i na drugim indeksie wyszedł na plus, ale na przykład na indeksie amerykańskim wyszedł na plus dużo większy, tak? I to taki no, znacząco większy. Hmm, więc widać, że to, żeby w portfelu mieć w ramach danej klasy różne instrumenty, naprawdę, naprawdę pomaga. Tym bardziej, proszę Państwa, że Często jest bardzo trudno przewidzieć w danym nie wiem, roku czy w kolejnych latach, co będzie najlepsze. Tak? Ja wiem, że to jest bardzo medialne i każdy chciałby wiedzieć, ale od razu mówię, że to jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Więc ta dywersyfikacja naprawdę jest bardzo ważna z punktu widzenia takiego, no, bym powiedział, inwestora, który naprawdę nie zajmuje się tym na co dzień i, i, i nie ma czasu, żeby spędzać pół dnia nad, nad tym, co się dzieje na rynku i nad analizami z drugiej strony proszę państwa no ktoś może powiedzieć dobra polski rynek specyficzny nie porównujmy polski do stanów jestem w stanie się z tym absolutnie trochę zgodzić bo to są zupełnie dwa różne rynki yy, mamy różne gospodarki przede wszystkim yy, zdecydowanie różne spółki na giełdzie yy, no to dobrze no to porównajmy sobie na przykład yy, S&P 500 do niemieckiego DAX-a tak? no, jedno i drugie kraj rozwinięty ma dobre ciekawe spółki znane światowe i tak dalej no ale proszę państwa tak samo w okresie dziesięcioletnim ewidentnie widać, że znowu na jednym i na drugim indeksie jesteśmy na plusie, ale no popatrzcie Państwo, że na indeksie amerykańskim jesteśmy prawie dwukrotnie lepszym plusie, tak, niż na indeksie niemieckim. Więc znowu ta dywersyfikacja w tym przypadku, no miałaby sens, tak, znaczy miałaby sens w tym sensie, że, że jeżeli ktoś chce być na rynkach zagranicznych, to żeby nie ograniczać się tylko do jednego, tylko no jakby mieć, nie wiem, no co najmniej te powiedzmy tam kilka, tak, też oczywiście, proszę Państwa, tutaj być może pojawią się takie gdzieś w głowach pytania czy wątpliwości, że no dobrze, no ale stany to sytuacja bardzo specyficzna. No ja się trochę zgadzam, tak? No stany ostatnie ostatnie lata, czy cała ta hossa, taka internetowa, która jest, to jest sytuacja faktycznie bardzo taka, bym powiedział, unikalna. Natomiast też, no to jest trochę tak, że rynek amerykański wielokrotnie w historii pokazywał, że, że po prostu w dłuższym terminie jest bardzo atrakcyjnym rynkiem. Więc znowu, jeżeli ktoś chce mieć ekspozycję na, na, na zagranicę, no to moim zdaniem trzonem tej ekspozycji absolutnie powinny być Stany Zjednoczone. bo jest to największy rynek, z jednak najbardziej innowacyjną cały czas gospodarką i spółkami, które są tam notowane. I po prostu na wielu innych rynkach podobnych spółek się po prostu nie da znaleźć, tak? Czy albo nie da się w nie zainwestować, no bo czasami znaleźć się da, ale po prostu nie da się zainwestować. I oczywiście do tego można sobie dobierać różne inne, różne inne rynki. Wracając do naszego krajowego podwórka, no to, no to taki przykład, tak, proszę Państwa, mamy na przykład WIK, tym koronę pomarańczową WIG, czyli indeks szerokiego rynku polskiego i na niebiesko WIG nieruchomości. I teraz znowu, popatrzcie Państwo, tak, to jest horyzont akurat jednoroczny, Znowu chcę jakby pokazać, że, że popatrzcie Państwo, tak, wik nieruchomości w horyzoncie jednego roku absolutnie wIK szeroki pobił. Jak i to pobił dość znacznie, tam prawie 20 punktów procentowych różnicy, więc dość mocno. Oczywiście, jak widzicie Państwo, w międzyczasie było różnie, tak, bo tutaj był lepszy wIK, później wIK osłab, a tu nam się bardzo dobrze ten wik nieruchomości zachował. Więc tak patrząc indeksowo, hmm, Widać, że moglibyśmy zainwestować w szeroki rynek, a mogliśmy oczywiście zainwestować w konkretny branżowy indeks, w tym przypadku indeks nieruchomości, i byśmy wyszli na tym lepiej. Ale proszę Państwa, druga rzecz, którą chcę pokazać, popatrzcie Państwo, że tak, ok, wig nieruchomości pobił nam dość mocno szeroki rynek, ale jak popatrzymy sobie na składowe tego wigu nieruchomości, to popatrzcie Państwo, jaka szalona, jakie szalone znaczenie ma to, które my spółki konkretnie byśmy sobie kupili. Bo okej, okay, jeśli ktoś kupił po prostu indeks w nieruchomości, to okej, okay, tak, no to nie musi się zastanawiać, ale jeśli ktoś na przykład chciałby kupować konkretne spółki, to popatrzcie Państwo, jakie są kolosalne różnice, tak są spółki, które zarobiły nam ponad 100%, tak, trzy takie spółki, ale są spółki, które w tym okresie w ogóle były na minusie. Tak? Czyli czyli popatrzcie Państwo, indeks w ciągu roku zarobił 55%, a niektóre spółki nam były na minusie, tak no może nie jakimś super dużym, ale jednak na, na minusie. Część spółek nawet była na plusie, ale nie jakimś niestety dużym, więc jakby to znaczenie właściwego wyboru jakby poszczególnych instrumentów, no po prostu ma bardzo duże znaczenie, tak? I teraz trochę jest, proszę Państwa, tak, że albo Jesteśmy inwestorem, który po prostu nie ma czasu, nie ma chęci, nie chce się tym zajmować, i wtedy faktycznie powinniśmy albo yy, nie zastanawiać się właśnie, które konkretne rzeczy wybierać, tylko po prostu patrzeć indeksowo yy, i, i tylko do tego się jakby odnosić. Albo kierować się ewentualnie po prostu tym co, tym, co inni mogą nam doradzić, którzy się tym na co dzień zajmują. No chyba, że jesteśmy oczywiście takim inwestorem, który ma czas, ma chęci, żeby samemu też jakby szukać i zastanawiać się i takim być bardziej aktywnym graczem. No to wtedy oczywiście ta, to, to, to wtedy to znaczenie wyboru poszczególnych rzeczy bardzo, 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 bardzo rośnie. Inna rzecz, którą chciałem Państwu pokazać jest taka, że jak ja, proszę Państwa, rozmawiam z klientami, to nagminnie, to jest po prostu nagminna rzecz, jest taka, że pada takie pytanie na przykład, czy to jest teraz dobry moment na rozpoczęcie inwestowania, tak? No i proszę Państwa, jakby moja odpowiedź prawie zawsze, nie powiem, że zawsze, ale prawie zawsze jest taka, że Proszę Państwa, trudno przewidzieć, kiedy będzie ten najlepszy moment. To wracamy do tego łapania górek i dołków rynkowych. Tak? No, no, Proszę Państwa, niestety, tak? no statystyka jest nieubłagana. Tu, proszę Państwa, zrobiliśmy y, y, sami takie, takie obliczenia, y, czyli to jest okres ostatnich 10,5 10 roku. No, oczywiście to można byłoby rozciągnąć szerzej, wnioski byłyby bardzo podobne, y, ale popatrzcie Państwo, tak, że SP w tym czasie zarobił y, tam ponad 11%. Y, czyli gdybyśmy kupili SP 500 1 stycznia 2013 i cały czas go trzymali no to mielibyśmy te średniorocznie, to jest średnioroczna stopa zwrotu, tak? czyli średniorocznie przez ten okres zarabialibyśmy tam te 11,5%. Teraz proszę Państwa, jeśli chcielibyśmy być graczem takim właśnie łapaj, łapiącym górki dołki, czyli na zasadzie nie, teraz nie kupię, bo wydaje mi się, że jest drogo i będzie taniej yy, i proszę Państwa stracimy jedną najlepszą sesję yy, w całym tym okresie, no to proszę Państwa, ta stopa zwrotu już nam spada. No ten spadek może nie jest jakiś bardzo mocny, ale widać, że spada. Ale popatrzcie Państwo, co się dzieje, jak stracimy 10 najlepszych sesji. Tak? no 10 najlepszych sesji w takim okresie, no to umówmy się, tak, to nie jest to jest, to jest, to jest bardzo mała, jakby cząstka czasowa. A popatrzcie Państwo, że w tym momencie ta nasza stop, średnioroczna stopa zwrotu nam spada prawie o połowę. Tak? no to to jest różnica kolosalna. To z punktu widzenia długoterminowego zwłaszcza inwestowania, to jest różnica absolutnie kolosalna. Ym, I proszę państwa, yy, no to jest taki, yy, taki argument, który, yy, który raczej mówi nam to, że o ile nie jest się naprawdę takim bardzo za, yy, yy, jakby zaawansowanym inwestorem, który naprawdę codziennie śledzi i bardzo aktywnie działa, to dla, znac do, to dla znakomitej większości inwestorów priorytetem powinna być yy, priorytetem powinna być selekcja, tak? Czyli to co mamy w portfelu, a nie to czy my w portfelu mamy akcji 100% czy 0, tak? Bo takie granie czy mamy 100 czy 0, no niestety rzadko kiedy wychodzi dobrze. Yy. No tutaj jakby, no niech każdy się zastanowi, tak, na ile jest w stanie przewidzieć, które 10 najlepszych sesji będzie w takim okresie, tak. No myślę, że to nawet matematycznie można sobie policzyć, że to prawdopodobieństwo jest, że tak powiem, po prostu małe. Oczywiście, proszę Państwa, no jest też tak, że czasami różne rzeczy wskazują, że na przykład ryzyko na rynku jest jakby podwyższone, tak. I na przykład to, co myśmy też naszym klientom mówili pod koniec roku 2021, że naszym zdaniem ryzyko rynkowe mocno wzrosło, czyli jakieś jest ryzyko korekty, czy jakiegoś spadku, tak? no, czy to będzie korekta, czy dłuższa, czy krótsza, to tego oczywiście do przodu patrząc, no nie wiemy, tak, ale jakby ryzyko wzrosło. No i my na przykład wtedy. Hmm, Klientom mówiliśmy, że ok, proponujemy obniżyć ryzyko portfela, czyli zmniejszyć trochę część akcyjną, zwiększyć część bezpieczną, no bo po prostu tak, tak z rynku nam wychodzi, tak? Więc jakby takie rzeczy oczywiście proszę państwa można robić, ale znowu to też są rzeczy, które hmm, no nad którymi trzeba troszeczkę chociaż uwagi temu, temu poświęcić, tak? Albo po prostu korzystać z dobrego źródła, któremu się ufa, które no, też w odpowiednich momentach będzie tego typu rzeczy właśnie nam pokazywało. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Ostatnio takie, trafiłem na takie badanie naukowe, jak... Jeśli inwestujemy w spółki, tak, no to jakby ile tych spółek tak naprawdę daje nam jakby zyski, tak, w jakimś takim dłuższym terminie. I popatrzcie, pan, zrobili tu, tu kilka osób, zrobiło badania, proszę Państwa, 64 tysiące spółek z całego świata, no to jest naprawdę sporo, tak? Okres 30 lat. I popatrzcie Państwo, że tak, ponad połowa spółek, zarówno z USA, jak i z pozostałych krajów. W tym, w tym okresie badanym wypadła gorzej niż jednomiesięczne bony skarbowe. Czyli tak naprawdę hmm, ponad połowę z tych spółek należałoby w ogóle uniknąć, kupić sobie bony skarbowe i byśmy na tym, hmm, w sensie stopy zwrotu, wyszli lepiej. Hmm, więc to, to już w ogóle jest pierwsza informacja, taka bym powiedział, hmm, no mimo wszystko trochę dla mnie przynajmniej była zaskakująca. Ale proszę Państwa, jeszcze, jeszcze bardziej zaskakujące dla mnie było to, że tak naprawdę na całą stopę zwrotu w tym okresie. Tak naprawdę składa się niecałe 3% spółek. Tak, czyli znowu, albo inwestujemy indeksowo, i naprawdę się nie zastanawiamy wtedy nad wyborem poszczególnych spółek, albo musimy się bardzo, bardzo, bardzo mocno nad tym wyborem spółek zastanowić. Tak? Dlatego, że z całego spektrum, tylko bardzo niewielka liczba spółek da nam naprawdę dobre stopy zwrotu, takie, które nam pozwolą osiągnąć wynik taki jak indeks, bądź lepszy. I to jest coś, co pokazuje, że, ta, że, że jakby selekcja, czyli to, jakie konkretnie spółki na przykład dobieramy do portfela, no ma po prostu kolosalne znaczenie. Tak? Jeśli nie jesteśmy inwestorem indeksowym, którego to w ogóle nie interesuje, tylko takim, który chce wybierać konkretne rzeczy, to ta selekcja jest po prostu niesamowicie istotna. I oczywiście tu już nie wnikam w tym momencie, jak my tę selekcję będziemy robić, tak? czy ktoś będzie robił ją sobie fundamentalnie, czy na poziomie analizy technicznej, czy jakkolwiek inaczej, ale ona jest po prostu strasznie, strasznie ważna i to po prostu potwierdzają różnego rodzaju badania naukowe. Proszę Państwa, ja nie chcę tutaj oczywiście wchodzić w konkretne instrumenty, bo instrumentów mamy bardzo, mamy bardzo dużo i bardzo różne. Ja chcę tylko powiedzieć, że dla tych osób, które chcą inwestować, a które nie mają wiedzy, bądź, yy, yy, bądź nie czują się pewnie, bądź dopiero zaczynają, no to ja zawsze polecam to, co też instytucje finansowe po prostu oferują. Tak? No jedno, moim zdaniem jednym z takich absolutnie bardzo, bardzo dobrych rzeczy, które mamy, na, zwłaszcza na naszym polskim rynku, to jest usługa doradztwa inwestycyjnego. Tą usługę ma tak naprawdę w zasadzie prawie każdy broker. One oczywiście między sobą się różnią. No, u nas akurat to jest podzielone na trzy części, czyli portfele giełdowe, składające się z konkretnych instrumentów giełdowych, portfele funduszowe i, port i, i tak zwane doradztwo indywidualne, czyli już dla klientów private bankingu indywidualnie tworzone portfele. I proszę Państwa, uważam, że to jest naprawdę świetna pomoc, taka inwestycyjna, tak? Dla, dla tych osób, które chcą zacząć, bądź tych, które na przykład nie mają czasu tak? i nie mają czasu się zastanawiać, właśnie w którym momencie cyklu jesteśmy, czy teraz to trzeba więcej tych akcji, czy trzeba ich mniej, no to jakby korzystanie z tego typu usługi uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i proszę Państwa, to co e, też chcę jakby pokazać, e, to jest taki przykład oczywiście. Jeden z naszych portfeli, portfel agresywny, to jest portfel składający się z polskich spółek, ye, dużych i średnich ye, przede wszystkim. E, popatrzcie Państwo, że mmm, jakby no, my bijemy benchmark, benchmark to jest połowa wig 20 i połowa mwig 40 mm, i jakby bijemy ten benchmark w sposób bardzo wyraźny, i tylko jakby dwie, dwie obserwacje jeszcze chcę Państwu na podstawie tego pokazać, tak? Jakby po pierwsze, dlaczego ten benchmark jest pobity, on jest pobity głównie selekcją, tak, znaczy, my tam nie jakby rzadko kiedy robimy ruchy, typu że tych akcji jest więcej bądź mniej, a nawet jeśli to są ruchy niewielkie. Tak naprawdę y, ta stopa zwrotu wyższa jest wypracowywana przede wszystkim selekcją. Tak, jakby to jest to, w co my y, wierzymy, i to jest nie ukrywam też coś, co w ogóle większość y, 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 inwestorów finansowych y, 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 robi, tak, czyli po prostu dobór odpowiednich y, aktywów do, do portfela w danym, w danym momencie. I y, y, to jest jakby jedna rzecz. Y, druga rzecz, proszę Państwa, y, którą chcę podkreślić bardzo mocno nawet najlepsza strategia inwestycyjna, potrzebuje czasu, żeby dać efekt, tak? no, rzadko kiedy jest tak, że zaczynamy inwestować dziś i od razu ten efekt jutro, pojutrze, czy za tydzień będzie. No, zwykle potrzebujemy czasu i to też, proszę Państwa, tutaj widać, tak? Że patrzcie Państwo, na początku ten portfel wcale rynku nie, nie pobijał, dopiero z czasem Widać było, że jakby to faktycznie idzie, tak jak, tak jak powinno, bo tak jak mówię, nawet najlepsza strategia potrzebuje czasu na to, żeby zacząć działać, tak, bo no, pod czasami jest tak, że widzimy pewne rzeczy i już na przykład w nie inwestujemy, a tak naprawdę musi minąć pewien okres, zanim tak naprawdę no, w cudzysłowie rynek też do tego dojrzeje, też to zobaczy i to się odzwierciedli gdzieś na przykład w zmianie, w zmianie kursu. Więc, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby z różnych pomocy takich inwestycyjnych, które są korzystać, w zależności kto oczywiście kto co bardziej lubi, czy to będzie kwestia analizy fundamentalnej, czy to będzie kwestia jakiejś analizy technicznej, ale po prostu zachęcam, żeby do tego korzystać, bo to naprawdę jest bardzo fajny kawałek wiedzy i takich podpowiedzi po prostu inwestycyjnych. I proszę Państwa, my te oczywiście portfele mamy tutaj bardzo różne. To, to, to gdzieś tam sobie Państwo już na, na slajdach możecie spokojnie później popatrzeć. Z mojej strony to w tym momencie byłoby tyle. To jest oczywiście takie wprowadzenie, natomiast zachęcam państwa do tego, żeby faktycznie przede wszystkim w ogóle żeby inwestować, tak jakby w co będziecie państwo inwestować i jakby na, na którym rynku, czy poprzez jaki instrument, tak? czy to będą bezpośrednio akcje, czy fundusze, czy etf czy czy jakieś inne instrumenty, to to już jest jakby, mówię, rzecz trochę wtórna. Natomiast zachęcam do tego, żeby absolutnie inwestować, bo niestety brutalna prawda jest taka, że trzymając środki na lokacie czy na jakimś po prostu rachunku bankowym, no niestety inflacji w długim terminie nie pobijemy i będziemy realnie rzecz biorąc po prostu stratni. Więc po prostu no, to jest trochę taka konieczność, tak? I, i tylko pytanie, czy, czy ten nasz portfel to ma być bardziej taki bezpieczny, czy może bardziej agresywny, to już tutaj od wielu rzeczy zależy. I chyba ostatnia rzecz, proszę Państwa, ja do inwestycji oczywiście bardzo namawiam. Uważam, że im szybciej się zaczyna, tym lepiej. Nawet jeśli ktoś ma bardzo małe środki, to i tak powinien zacząć jak najszybciej. Z jednym tylko zastrzeżeniem, że zanim zaczniemy inwestować, proszę Państwa, absolutnie powinniśmy mieć coś takiego jak poduszka bezpieczeństwa, czyli pewną pulę środków na tak zwane nieprzewidziane życiowe sytuacje, tak? Czyli no, jeśli mamy w tej chwili, nie wiem, cały nasz, całe nasze oszczędności są na rachunku, to nie możemy nagle ich wziąć, wyjąć i zainwestować w, w taki albo inny instrument, bo to byłoby niemądre, tylko musimy sobie część tych środków zostawić, bo jak nam się, w cudzysłowie, nie wiem, pralka zepsuje i trzeba będzie kupić nową, to po prostu musimy mieć od ręki środki na to, żeby to zrobić. Więc taki, taki, taka poduszka bezpieczeństwa absolutnie musi być. Natomiast wszystkie środki ponad tą poduszkę absolutnie uważam, że powinniśmy inwestować. A tak jak mówię, w jaki sposób, w jakie instrumenty, to już rzecz bardzo indywidualna. To proszę Państwa, jak ktoś z Państwa będzie chętny, to zapraszam oczywiście czy do kontaktu ze mną, czy też. No, ja pojawiam się na różnych tutaj wydarzeniach rynkowych, które się dzieją, więc, więc zachęcam do, do kontaktu, do, do uczestnictwa i po prostu przede wszystkim do rozpoczęcia przygody z, z inwestowaniem, tak, bo, bo to jest naprawdę coś, co no trochę jest po prostu koniecznością, jeśli myślimy w taki sposób długoterminowy o naszych finansach, no to od tego po prostu nie ma tak naprawdę ucieczki i tylko pytanie w jaki sposób to zrobimy. Nie, proszę Państwa, tyle z mojej strony, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.